Przechadzając się po terenach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej, nie sposób nie zauważyć przygotowań do sezonu letniego. Co roku miejsce to odwiedzają rzesze mieszkańców, licząc na wypoczynek. Władze ośrodka dokładają wszelkich starań, by użytkownicy tych terenów nie byli rozczarowani. W tym roku remontu doczekały się kolejne toalety i części sanitarne od strony wejścia, ale i te na stadionie. Chcielibyśmy, żeby jakość tych pomieszczeń nawiązywała do tych, które udało nam się wcześniej wyremontować, a potrzeby przy dużych frekwencjach wskazywały na konieczność przeprowadzenia tych właśnie prac. Pomysłów na kolejne prace warte przeprowadzenia nie brakuje. Wszystko jednak zależy od aspektów ekonomicznych. Z tych, na które można było pozwolić w tym roku, należałoby także wymienić poprawę kortów tenisowych, łącznie ze ścianą do tenisa. W planach jest także modernizacja boiska głównego. To miałoby się wiązać z wymianą nawierzchni naturalnej, z wkomponowaniem oświetlenia, z zainstalowaniem nowej bieżni tartanowej, sześciotorowej i na odcinku krótkim ośmiotorowym z urządzeniami lekkoatletycznymi. Tak zmodernizowany stadion miejski mógłby spowodować powrót tych konkurencji sportowych, które nie goszczą tu od dawna. Mowa tu choćby o zawodach międzyszkolnych w lekkoatletyce. O tym jednak zadecyduje Rada Miasta najprawdopodobniej w przyszłym roku. Niezależnie od wszystkiego, obiekt na co dzień tętni życiem. Boiska przed południem zajmuje młodzież szkolna, później korzystają z nich kluby piłkarskie, a to tylko jeden z kilku obiektów OSIR-u. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się także skatepark, na którym 5 maja odbędzie się ciekawa impreza. Z udziałem, można by powiedzieć, amerykańskiej grupy Team Nike, która się zajmuje zawodowo, zawodniczo prezentacją skateboardingu. Także wszystkich miłośników nie tylko skateboardingu, ale i sportów takich ekstremalnych zapraszamy, bo mają to być dosyć takie atrakcyjne i ciekawe pokazy.